Dzisiaj uhonorowaliśmy pracodawców w drugiej edycji konkursu O Polska firma przyjazna cudzoziemcom. Pracodawców wyróżniliśmy w dwóch kategoriach. Pierwsza to ci, którzy zatrudniają cudzoziemców bezpośrednio, a druga to ci, którzy korzystają z Agencji Pośrednictwa Pracy. Oczywiście w każdej z tych kategorii różnicowaliśmy firmy ze względu na ich wielkość. W tym roku także postanowiliśmy nagrodzić tych, którzy zatrudniali uchodźców z Ukrainy, więc taką zupełnie nową kategorię wyodrębniliśmy, żeby docenić to, że wyszli z pomocą tym osobom, które tutaj do nas przyjechały, uciekając przed wojną. Politechnika Opolska jako społecznie odpowiedzialna jednostka, uczelnia, włącza się w różnego rodzaju procesy, między innymi właśnie te związane z migracją. Jest to ważne dla naszego małego regionu, gdzie mamy silny ośrodek naukowy i potrzebujemy też młodzieży i też osób do pracy. Stąd trzeba badać i warto badać te zjawiska. Z jednej strony nasi naukowcy, koleżanki i koledzy monitorują zjawiska migracyjne, szczególnie tutaj obcokrajowców, którzy przybywają do nas, do naszego regionu, ale z drugiej też strony Politechnika Opolska jako uczelnia otwarta, umiędzynarodowiona też bardzo chętnie wita studentki i studentów z zagranicy. I w tym roku mamy zdecydowanie więcej kandydatów, którzy chcą studiować w Politechnice Opolskiej, bo to jest ponad 130 kandydatów, którzy rozpoczną studia z dniem 1 października. W momencie wybuchu konfliktu zbrojnego od razu uruchomiliśmy w naszym szpitalu takie stanowisko 24-godzinne, w którym właśnie pracowali osoby z Ukrainy, które władały językiem polskim i ukraińskim oczywiście i pomagały tym wszystkim osobom, które trafiały do nas po pomoc medyczną w odnalezieniu się w naszej szpitali, w szpitalu i realizowaniu tej pomocy medycznej dla nich. Dzięki właśnie wsparciu tych osób moglibyśmy naszą działalność natychmiast dopasować do potrzeby pacjentów, bo na naszym rynku opolskim pojawili się pacjenci z Ukrainy, którzy potrzebowali pomocy medycznej, ale byli pacjentami z tej wschodniej Ukrainy, którzy nie znali języka polskiego w ogóle i bardzo ciężko im było się z nami skomunikować. Stąd to rozwiązanie bardzo nam pomogło. Jestem w Polsce od 2000 roku, co w swoją firmę prowadzę od 2007. Ja od 10 lat zatrudniam obywateli też z Ukrainy, z mojego kraju. Skąd pochodzę?